Cześć, z tej strony Konrad, a to jest kolejny odcinek vloga o e-bajkach. Wielu z Was pytało mnie o instrukcję montażu magnetycznych czujników hamowania i w związku z tym dzisiaj bardzo krótko i treściwie właśnie o nich. Czujniki te najczęściej montowane są na hamulce hydrauliczne bądź klamko manetki, czyli wszędzie tam, gdzie nie można użyć klasycznych dźwigni hamulca na linkę. Zadaniem czujnika jest wysłanie do kontrolera sygnału o tym, że jesteśmy w trakcie hamowania, czyli odłączamy napięcie od silnika, bądź też uruchamiamy hamowanie rekuperacyjne, czyli odzysk energii z hamowania. Magnetyczny czujnik hamowania składa się z trzech elementów. Po pierwsze, z właściwego czujnika wraz z wiązką hermetyczną oczywiście, małego okrągłego magnesu i kawałka dwustronnej taśmy 3M. Notabene taśma 3M jest wykorzystywana przy montażu kamer GoPro, chociażby do kasków, także trzeba uważać przy montażu, żebyśmy nie musieli czyli na koniec zdrapywać tej taśmy nożykiem. Montaż samego czujnika najczęściej odbywa się na spodzie klamki hamulcowej bądź klamkomanetki. W związku z tym dobrze jest na początku obrócić sobie tą klamkę wygodnie. Następnie podłączamy czujnik do naszej wiązki hermetycznej. Kolory przewodów wyraźnie sugerują, gdzie mamy podłączyć czujnik. Natychmiast po podłączeniu czujnika na wyświetlaczu pojawia się symbol hamowania. Ten symbol znika dopiero wtedy, kiedy zbliżymy do niego magnes. Dzięki temu możemy sobie sprawdzić, w jakiej odległości musi być zamontowany magnes, żeby dezaktywować czujnik. Tak naprawdę aktywujemy ten czujnik poprzez oddalenie okrągłego magnesu od czujnika. Sztuka polega na tym, żebyśmy w taki sposób zamontowali ten okrągły magnes, żeby tylko delikatne naciśnięcie klamki powodowało załączenie się czujnika. Chodzi o to, żebyśmy mogli uruchomić hamowanie rekuperacyjne, zanim jeszcze mocno dociśniemy klocek do tarczy, żebyśmy mogli skorzystać z tego hamowania rekuperacyjnego jak najmocniej. Przed montażem dobrze jest odtłuścić klamkę, także użyjmy do tego najlepiej jakiegoś alkoholu. Następnie przyklejamy na skraj nieruchomego elementu klamki właściwy czujnik. Przyklejamy kawałek taśmy 3M w miejscu już samej dźwigni hamulcowej w taki sposób, w takiej odległości od czujnika, który najlepiej wcześniej już na sucho przećwiczyliśmy. W tym miejscu znajdzie się okrągły magnes. Ten kawałek taśmy jest troszeczkę większy niż średnica magnesu, w związku z tym jeszcze na tym etapie mamy możliwość delikatnej regulacji w zakresie odległości magnesu od czujnika. Kiedy jesteśmy pewni, w którym miejscu przyklejamy magnes, zrywamy warstwę ochronną z taśmy 3M i po prostu przyklejamy magnes. Teraz musimy mieć pewność, że odległość jest dobrze dobrana. Obracamy sobie klamkę we właściwą pozycję i testujemy. Oczywiście, kiedy nie dotykamy klamki hamulcowej, to na wyświetlaczu nie może nam się palić symbol hamowania, inaczej w ogóle nigdzie tym rowerem nie pojedziemy. W takim przypadku należy magnes spróbować delikatnie przesunąć w kierunku czujnika. Idealna sytuacja jest tylko wtedy, kiedy bardzo delikatne wciśnięcie klamki spowoduje aktywację czujnika hamowania. Na koniec ostatnia porada. Parametr C13 w konfiguracji odpowiada za siłę hamowania rekuperacyjnego. Możemy go ustawić od 0 do 5, gdzie 0 to jest brak hamowania rekuperacyjnego. 1 to delikatne hamowanie, a 5 to po prostu naprawdę potężne hamowanie. Ja rekomenduję ustawienie tego parametru gdzieś w okolicach między 2 a 3. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ta wiedza się komuś do czegoś przydaje. No i że na następny odcinek nie będziecie musieli czekać tak długo. Cześć!